Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. My niejednokrotnie oczekujemy od innych takiego szczególnego, wyjątkowego traktowania za to, co jest naszą powinnością. Wykonujemy swoją pracę, to, co do nas należy, i oczekujemy tego, że ktoś nas zauważy, doceni, powie: jesteś wyjątkowy. Oczywiście to jest ważne, żeby dostrzec wartość naszej pracy, naszego poświęcenia, ale jeżeli tego nie będzie, nie powinniśmy robić z tego powodu problemu, niejako domagać się uznania dla siebie. Służba to jest dawanie z siebie innym tego, co posiadamy jako najcenniejsze. I kiedy daję innym dobre słowo, i kiedy żyję tak, jak powinienem żyć, jako mąż, jako żona, jako rodzic, jako kapłan, jako siostra zakonna, jeżeli żyję tak, jak trzeba, zgodnie z moim powołaniem, wówczas daję drugiemu to, co najcenniejsze. Powiedziałbym tak: daję tchnienie Boga, bo objawiam Jego samego w świadectwie pięknego życia. I oczekiwania, które mam do innych, one mogą prowadzić do skupienia się na samym sobie. Czasem człowiek postępuje tak, aby inni zauważyli, dostrzegli i powiedzieli coś miłego. To jest ważne. To jest ważne, bo wielu ludziom wyrastają skrzydła, kiedy czują słowo uznania, że komuś to przynosi określone dobro, mobilizuje do szlachetnego życia, w porządku. Ale trzeba się przygotować na sytuację, że ktoś nie zauważy twojego wysiłku, nie doceni tego. I trzeba nauczyć się z tym żyć. Co to jest, kiedy ktoś nie dostrzega mojego wysiłku? Tu jest potrzeba zgody na tak zwane ubóstwo duchowe. Służba jest rozwijaniem samego siebie. Jest trudną drogą uczenia się pokory. Warto sobie postawić przed każdą czynnością, którą wykonuję dla innych: Boże, to dla Ciebie, dla Twojej nieskończonej chwały, dla zniszczenia grzechu, dla zbawienia dusz. Tak jak pięknie mówił o tym programowo święty Wincenty Pallotti. Wszystko czynimy dla Boga. I służąc, poznajemy naszą motywację. Dlaczego robimy to, co robimy? Dlaczego ja to robię? Czy dlatego, żeby spodziewać się czegoś od ludzi, czy też sam Pan będzie mi nagrodą? Nie zawsze określone prace będą dawały nam satysfakcję, wnosiły w nasze odczucia przyjemność. Zresztą w służbie nie chodzi o przyjemność, ale o to, że to, co robię, komuś pomaga. Ktoś mnie potrzebuje. Czynię to dlatego, że tak potrzeba. My żyjemy nie dlatego, żeby nam było przyjemnie, ale dlatego, żeby we wszystkim, co nas spotyka, odkrywać Bożą obecność. Zauważmy, że każde dobro, które czynimy, jest umacnianiem się Bogiem. I wtedy to nasze życie ma sens, ma smak. We wszystkim, co się dokonuje w naszym życiu, możemy spotkać Pana. On jest obecny nie tylko w naszych przyjemnościach, ale też jest obecny w doznawanych przez nas przykrościach, od których niejednokrotnie usiłujemy się zdystansować, uciec. Zauważmy dobro nie tylko w tym, co jest przyjemne, ale także w tym, co jest przykre, co upokarza. I przeżywajmy to ze względu na Niego, na Jezusa.